Cześć kochani, to ja Wojtuś Pietraszek. Tym razem zabierzemy się za następny ciekawy akord, który też brzmi smutno, akord molowy, taki można powiedzieć otwarty akord, czyli z użyciem pustych strun. To może takie nowe pojęcie, może nie dla wszystkich nowe, z użyciem pustych strun. No i teraz jest kwestia taka, że dodatkowo będę wam pokazywał wszystkim, skąd się bierze, że ten akord akurat jest akord D. Dlaczego to jest akord D? Będę pokazywał ten dźwięk D w tym wypadku, akord D-moll, czyli dźwięk D jest dźwiękiem tonicznym, czyli to jest takim dźwiękiem najważniejszym w tym akordzie, czyli po prostu stąd się bierze nazwa akord D, a nie na przykład A albo co innego. I to będę zaznaczać taką magneciczkiem takim czerwonym, o takim faniutkim, żebyście wiedzieli, w którym miejscu jest ten dźwięk. To jest bardzo istotne, żeby wiedzieć po prostu, jaki to jest dźwięk. Od niego się całe brzmienie tego akordu, można powiedzieć, od niego się rozbrzmiewa właśnie od tego akordu. On stanowi podstawę tego akordu. Więc, tak jak pokazywałem wcześniej, rozpisywanie akordów to robię na dwa sposoby, czyli po prostu pierwszy to byłby tak. Pierwszy to jest taka śmieszna krateczka, którą wam pokazywałem. Robimy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dźwięki wpisuje, tak jak już mówiłem wcześniej, dźwięki wpisuje w pola, po prostu tutaj w pola, a nie na kreskach. Jest bardziej czytelne oczywiście. Struna najgrubsza E6 naturalnie jest tu. E6 jest tu. E1 jest tutaj najcieńsza. O, jeszcze coś takiego. O, jebudu, budu. O, żeby wszyscy wiedzieli. No i teraz jest tak. Ten akord ma akurat w sobie dźwięki 4 w zasadzie, w tej wersji takiej otwartej. Otwartej, czyli z użyciem pustych strun. Nie używamy, tak, X-em zaznaczam, nie używamy dwóch najgrubszych strun. Tutaj jest struna pusta, czyli po prostu 0, czyli stronę czwartą D. O, już widzicie D. Strunę czwartą D uderzamy pustą. Okay. Dźwięk kolejny. Tutaj dźwięk i tutaj. Czyli jeśli tu mamy progi, to by po prostu 0 na pierwszym progu, na drugim, na trzecim progu. No i teraz dźwięk D to jest tutaj. Widzicie, dźwięk D jest tutaj. I też drugi dźwięk D, mamy tu już dwa dźwięki D, jest tutaj. O. Czyli można powiedzieć, te dźwięki stanowiące tą podstawę akordu, to są rozłożone w tych dwóch miejscach. Druga wersja, którą rozpisywałem, to byłaby taka, czyli X, X, 0, 2, 3, 1. Czyli naturalnie struna E6 byłaby tutaj, a E1 najcieńsza byłaby tutaj. Teraz spróbujmy zagrać ten akordzik. Dobra, czyli tak, pamiętacie, że tych dwóch najgrubszych strun mamy nie uderzać. Czyli tu ma być 0, struna czwarta, licząc od najcieńszej, ma być pusta. Tutaj ma być drugi palec, czy drugi próg, trzeci próg i pierwszy. No i teraz kwestia palców, właściwie dużej kombinacji palców to tutaj nie mamy, no możemy ewentualnie zrobić, że gramy po prostu, bierzemy ten palec. Dobra, zaczynamy najpierw od układu podstawowego, czyli tu mamy pustą strunę D, to oczywiście ona tutaj żaden palec nie kładzie. Tutaj na drugim progu, tutaj naciskamy palcem środkowym, później tutaj na trzecim progu kładziemy palec trzeci serdeczny, no i na pierwszym progu kładziemy palec pierwszy, czyli byłoby w ten sposób, o. Innej możliwości ciężko tutaj byłoby znaleźć. No można byłoby zrobić tak, na odwrót przesunąć, że ten palec znowu wyautowujemy, a naciskamy tymi, aczkolwiek to jest dosyć trudny chwyt, a w zasadzie w barowych akordach tutaj nie ma tej wersji z poprzeczką, więc właściwie ten byłby najbardziej odpowiedni. Kwestia teraz jest uderzania tutaj tymi palcami, no to już jest kwestia po prostu wyczucia, sprawa wyczucia strun, które mamy. Po prostu trzeba było troszeczkę niżej uderzać, nie tak jak normalnie, tylko po prostu troszeczkę niżej zaczynać, o widzicie tutaj.
idealnie trafiam w te cztery struny. Czyli po prostu pamiętajcie, nie tak jak normalnie trzymamy rękę, tylko troszeczkę wypadałoby niżej dziubnąć. Będzie ok. No to był akord D-moll.